Kolejny przepis na pyszny obiad pod udział kurczaka zapiekane z ryżem i warzywami. 12 podudzi zasypujemy 1 łyżką czosnku granulowanego. Dodajemy 2 łyżki przyprawy do kurczaka bądź przyprawy do mięs delikat. Pół łyżki papryki słodkiej i duża szczypta soli. Dolewamy odrobinę oleju i teraz musimy wszystko razem zamarynować i odstawić na około 2 godzinki. Tutaj już dolewam sobie jeszcze troszeczkę sosu sojowego, tak około 2 łyżek. Po 2 godzinach przygotowujemy cebulkę, jedna duża cebula pokrojona w kosteczkę, podsmażona na masełku oraz łyżeczką papryki. Dodajemy do tego 5 łyżek keczupu, wszystko razem mieszamy. Dolewamy 600 ml wody i musimy teraz doprowadzić do zagotowania. W międzyczasie dodajemy 1,5 łyżeczki soli i gdy już nam się wszystko zagotuje, przygotowujemy naczynie, w którym będziemy zapiekać nasze podudzia z warzywami. Dodajemy 250 g marchewki z groszkiem. Do tego wsypujemy 200 g ryżu, u mnie jest to ryż paraboliczny. Do tego pół pokrojonej papryki żółtej, pół pokrojonej papryki czerwonej. Oczywiście część ułożyłam tutaj na ryżu i na marchewce. Drugą część położę na podudziach. I wlewamy 3/4 wywaru do ryżu. Resztę sobie zostawiamy. Podlejemy w połowie pieczenia, gdy już ryż wpije całą zawartość płynu. Teraz na wierzchu układamy wszystkie podudzia. Dorzucamy pozostałą paprykę oraz jeszcze pół czerwonej cebuli, u mnie pokrojona w ćwierć talarki.
Następnie całość przykrywamy folią aluminiową. Piekarnik powinniśmy mieć nastawiony w tym momencie na 160 stopni, termoobieg. Pieczemy godzinę po godzinie, odkrywamy folię, dolewamy pozostały płyn, znów przykrywamy, pieczemy kolejne 40 minut i 20 minut przed końcem pieczenia zdejmujemy folię i już dopiekamy bez folii. I gotowe. Przepyszny pomysł na obiad. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Po więcej inspiracji kulinarnych i przepisów zapraszam na profil i życzę smacznego.